gdzie jedziesz? Do akcji. Do akcji? I Liamka i Kapiego też. It's an early December morning. No one but we are up. We look out the window as it's starting to snow. And I realize as you had me go. Boję tiru. Strasznie się boję. On się, Ola, nie przewróci. Ja czuję, że on już mnie przygniata. Ja mam klaustrofobię, naprawdę. Ja czuję się przygnieciona. Ja czuję taki, wiesz, taki ścisk. I kurde, czuć, że płyniemy. Czujesz, nie? Tak. Ale nie płyniemy akurat, wiesz. A nie, płyniemy. Nie płyniemy. Wiesz co ty? Ja widzę, jak tam się rusza. Nie wiem, mi się rusza cały świat w głowie. Lili też się nie podoba. Obudziła się właśnie. Przeraża mnie to. Dzieci! Straszne to jest, że on jest tak blisko mnie. Mi serce tak chwali. Jasiu też chciał. Tak, zjedźcie wszyscy, chrupki mieli. O, teraz już płyniemy. Czy nie płyniemy, Jana? Nie jestem w miejscu. Ja czuję, że on się rusza. A bo to ten tir obok. To jest nie wiem, ja się tak tirów boję. One mnie tak przerażają. Ja nie chcę, żeby on tak blisko mnie stał. Panie, weź się pan posłuch. No, nie bój się, mama. O, tatuś jest blisko mnie i co mi tatuś zrobi? Ochroni mnie tata. No oczywiście, że tak. Ochroń mnie. Czekaj, przytrzymam go, żeby nie poleciał. Edward? Tak. Będę twoim Edwardem. On jest przechylony, widzisz to? Jak on jest przechylony? On jest przechylony w moją stronę. No, oczywiście. Czym na to? Nie masz tak. Czemu się przechyla w moją stronę, a nie w drugą? Niech się przechyli w drugą. A tam obok jest drugi tir. Ja pikole.
tam jeszcze jest straż pożarna, więc one też mogą pomóc. No co mi pomogą, jak on mi łeb zgniecie? No nie. No co, jak się na mnie przewróci, to mi łeb zgniecie. No i zobacz, no. Zobacz. Kurde, nie ma argumentu. Kurde, no. Co tak może być? Tak, jeszcze nawet nie ruszyliśmy. Nie wiadomo, ile tak będziemy, a ja umrę w tym czasie. Jechaliśmy, jesteśmy. Patrzcie, jak tu ładnie. Jasiek mówi, że nie może wyjść. Mamy taki piękny niedomin. Tak, bardzo piękny. Piękny apartament. Taki stół nam się marzy. Mamy tutaj taki stół, co nam się marzy, tylko biały, nie? No więc chcielibyśmy taki stół, tylko że biały. Pokażę wam szybko, jak to wygląda, jakbyście chcieli przyjść do nas. Bardzo ładny apartament, więc polecam. Na zabawki. Cześć, Milusia! Gdzie butę zgubiłaś? No, jesteśmy na parterze. Wow, nawet fajny stół tu jest, Domin. Co? Fajny stół. Fajny stół. No i plac zabaw, szkoda, że jest zimno. No tu masz stół. Fajnie. Gdzieś tam jest plaża, gdzieś tam. Fajnie, nice. Mówiłam, Domin, ty też słuchaj tego hita, nagrywam. Umówiłam się właśnie z Okcią i z Kapim, że przyjdziemy tam do nich. No i pytam się, czy to tam, żeby dali mi nawigację jakąś, jak tam dojść i w ogóle, nie? Bardziej mi chodziło o sam środek, nie? Niż to, jak ja mam wyjść, a oni mi dają instrukcję, jak ja mam wyjść z tego naszego osiedla. Nie wiem, za kogo oni mnie mają. Za kogo oni nas mają, Domin? Nie mam pojęcia. No. Ja wiem, jak stąd wyjść, tylko bardziej nie wiem, jak tam wejść. Gdzie my idziemy? Do Bepto! Do Bepto. Na Bepto! Na drzewko, nie, on mówi teraz na drzewko. Cześć, Mila, co ty jesteś taka? Do Bepto! Strasznie wygląda w tym aparacie teraz. Żadnego Pepko nie idzie. Kochani, w sobotę idziemy właśnie na urodziny do Liamka. Mila płacze, bo nie lubi się ubierać, więc no, lecimy. Pewnie wiele tam nie będę nagrywała, no to wiadomo, bo to wiadomo, po pierwsze urodziny Liamka, więc zobaczycie więcej u Okci i Kapiego. Nie chcę, wiecie, za dużo pokazywać. A po drugie, no pewnie, wiecie, będę się wstydziła nagrywać. Więc lecimy. Wiecie co? O Jezus, nie widać mnie. No widzisz, patrz, potrzebuję wymiany aparatu. Lara. Czekaj, nagrywam. Domin, weź Milę. Mam naklejkę, wygląda super ogólnie, wiem. Nie musicie mówić. Ale najważniejsze jest, żeby było ciepło, a nie żeby pięknie wyglądać. Moja Klarusia. Ale chciałam powiedzieć, pochwalić mojego męża. Czekajcie, wziąłem te włosy. A teraz będę wyglądała jak spaniel. Lara, daj rączkę. Chciałam pochwalić mojego męża, bo znalazł taki super nocleg, że nawet nie wiedząc, gdzie będą te urodziny, znalazł nocleg właściwie naprzeciwko. Więc super, mamy mega blisko. Za 10 minut zaczyna się imprezka, a my idziemy na luzie sobie na spacerku, spacerkiem właśnie na urodziny. Aż tyle czasu nie mamy, żeby ona szła na nogach. Chodź, bo się spóźnimy. Domin, chodź. A dobra. Nic, nic, idź, idź. Dawaj, biegnij do nich, patrz jak uciekają. Ach, coś zaczyna kropić. Just like the snowflakes tumbling down.
Gdzie my jesteśmy? Dobrze, Jasiek, że masz buty, ten to cię znajdę. To on niech na nich idzie, no. Co, Klara, gdzie ty jesteś? Nie widać cię nawet. Gdzie my jesteśmy, dzieci? Gdzie my jesteśmy? No, Jasiek biegnie znowu na swoją fontannę. No i znowu nie mamy ostrości. Jasiek, tam dalej spadłeś do fontanny. Tam o. Jasiu, nie działa, no co ty w zimę? Ale tu leci woda! Nie leci. Nie leci fontanna, bo jest zima. No, śnieg znalazłeś? No. Jasiu, widziałeś śnieg? Tak. Jasiu. Śnieg. My dopiero wróciliśmy na chatę, mieliśmy się przejść, ale fajnie się tak przejść. Nie, Domin? Nie, nie fajnie, zmusiła mnie. Wcale nie było fajnie. Nie chciałam tego. No. Dzień dobry. Kurde, no. Wnioskuję. Potrzebuję nowego aparatu. Dzień dobry, kochani. Witam was w niedzielę. Znowu ze Świnoujścia. Jesteśmy właśnie się przejść. Byliśmy właśnie wczoraj wieczorem zobaczyć morze. Ale nic nie było widać, więc przeszliśmy też dzisiaj. Idziemy się przejść. A zaraz idziemy do Okci i Kapiego. No i do Liamka oczywiście. A później wracamy do domu. Mami, nie mówię, że to nie są wyścigi, ale dla nich chyba są. No tak. To pierwszy do... Nie wiem gdzie. No nie wiadomo gdzie nawet. A, matko jedyna. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Byłam. Znaczy ona też była, bo to, że ja byłam, to akurat było widać, ale no nie było widać. Była na urodzinach swojego dziecka, Kapi byłam. Też był, ale zajmuje się dzieckiem. Tak. A, ty, u ciebie są dowody na to, dobra, okej. Okay. Tak, zrobili przed urodziny. Tak. Ja już o tym mówiłam wcześniej. Tak? Tak. No ja mówię, no kurde, kto robi wcześniej urodziny, więc... I to jeszcze w miesiącu przed grudzień. Zobacz. Ciocią! Idziemy na thumbnailu? Teraz możesz mnie tak... Teraz możesz mnie pociągnąć za włosy za to, co ci Klara robiła. Nie zrobię, jestem pięknie wychowany. Tak. Nie Klara, tylko Mila. Klara Mila. Była spokojna. Dobra. Dzieci mi się mylą. Widzimy się w styczniu. Tak. Pa! Kochani, ja właściwie przyszłam się z wami już
pożegnać w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. My spędziliśmy cudownie ten weekend. Naprawdę było bardzo miło, nie Dominik? Tak, na urodzinach Liamka. Świetna atmosfera, czuliśmy się jak u siebie, nie, nie jak obcy ludzie tam, tylko właśnie tak rodzinnie po prostu. Fajnie, miło, no więc jestem bardzo szczęśliwa, że mieliśmy okazję być i że zostaliśmy zaproszeni. Teraz czekamy na kolejne nasze spotkanie, czyli na urodzinach Mili. Bo raczej nic między nie będzie, chociaż nie miałabym nic przeciwko, żeby jakieś spotkanie jeszcze wpadło pomiędzy. No. Jak widać, my za wiele z Okciem i Kapim nie nagrywaliśmy, bo właściwie Kapiego to nie wiem, nawet może w jakiejś przebitce tutaj go zobaczycie, ale tak to raczej go nie było. Okci też za bardzo. A tak naprawdę widzieliśmy się w piątek, sobotę i w niedzielę, ale po prostu no, nie mieliśmy czasu na nagrywanie. Spędzaliśmy razem czas i ani ja, ani oni nie myśleliśmy po prostu o nagrywaniu. I tak jest zawsze, jak my się spotykamy. No więc tacy z nas youtuberzy są, że jak się spotykają, to nie nagrywają razem, tylko spędzają razem czas. Tak po prostu z nami jest. Dziękuję Wam, kochani, bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Tak, chyba jeszcze będzie. Tak, nie, czekajcie. Czy kolejny? Nie, kolejny jeszcze nie będzie vlogmasem. Jeszcze jeden vlog mam do zanadrzu, więc muszę go dodać.